Cześć wszystkim. Mój kolejny projekt. Pompa ciepła 11-kilowatowa. Posadowiłem ją na bloczkach, takich jak się robi ogrodzenia, i na gumach. Dodatkowo zostało to zaizolowane. Jak widać, stoję koło niej metr. No i nie bardzo nawet ją słychać, jak ona chodzi. Jak na razie wszystko w niej działa prawidłowo. Zakupiłem tą pompę w Chinach. Jak widać, nie ma marki, nie jest brandowana. Tutaj macie jej parametry. Powiem wam szczerze, mój dom ma obecnie po obrysie z zewnątrz 12 metrów na 12. To daje po obrysie 144 metry. No i razy dwa, bo mam dwa pełne piętra, nie mam skosów. Natomiast no, z wyliczeń wychodzi, że mam tam ponad 200 metrów, 220 metrów, które ta pompa musi ogrzać. Powiem wam szczerze, ta jedenastka to na chwilę obecną jest za duża. Ja tą pompę spiąłem z piecem gazowym, to znaczy, jeżeli ona tam w pewnych warunkach uzna, no to po prostu uruchamia mi piec. Dodatkowo bierze ona i podgrzewa bufor, i podpiąłem ją tylko i wyłącznie do ogrzewania ciepłej wody w grzejnikach. Nie używam jej do grzania w ciepłej wody użytkowej, dlatego że mam mój piec gazowy, w zupełności sobie wystarcza i ma tam mały buforek, więc to szkoda było mi przerabiać. Jeżeli chodzi o koszty, no to ta pompa kosztowała mnie jakieś 1800 dolarów plus przesyłka. Przesyłka to było 700 dolarów. 700 dolarów pod drzwi. Nie interesowały mnie żadne cła, ani żadne opłaty, waty. Było to wszystko po stronie sprzedającego. Cóż jeszcze wam mogę powiedzieć? Średnio na chwilę obecną ona działa mi 10 dni. Wychodzi, no teraz mamy temperatury 0 stopni, czy tam około zera, plus 2, plus 5, minus 5. No to średnio mi po tym raptem 10 dniach zużywała około 16 kW, 17. Temperatura w domu, którą użytkuję, to jest około tam 22 stopnie mniej więcej, 21,5, zależy jaką tam ma ona temperaturę. Bufor, który użyłem, jest to bufor 300-litrowy. Pompa, którą widzieliście na zewnątrz, jest to pompa typu monoblok. Ja ją spiąłem tutaj poprzez przekaźnik do pieca gazowego, ale też mam ręczny włącznik, abym mógł sam sobie odpalić piec gazowy. Jak widzicie, tutaj jeszcze nie do końca wszystko jest zrobione. Natomiast pompę kupiłem sam. Zostało to zrobione przeze mnie i przez znajomego, który jest hydraulikiem. Tu jak widać jest bufor. Bufor zdecydowałem się, bo uznałem, że to będzie na wiele lat. Jest to bufor 300-litrowy, chromoniklowy, też ze stali nierdzewnej. Natomiast co? Zrobiłem to w ten sposób, że bufor jest na powrocie i pompa prosto grzeje, prosto idzie, że tak powiem, to na grzejniki w domu. Tutaj mam właśnie piec Weissmana, który ma zasobnik wody, no i on tam podgrzewa sobie wodę użytkową do całego domu. Natomiast dlaczego się zdecydowałem, żeby pompa prosto pchała to ciepło w grzejniki? Po pierwsze, najmniejsze straty, bo idzie to ciepło od razu w grzejniki i w domu nie muszę czekać, aż się bufor nagrzeje, żeby w domu coś tam temperatura szła do góry. To jest po pierwsze. Po drugie,
Ja nie mam żadnej innej instalacji. Ja mam tylko i wyłącznie grzejniki. W 100%. Nie mam ani jednej podłogówki. Więc nie musiałem z tego bufora rozdzielać, że tak powiem, na różne obiegi. Po pierwsze. Po drugie, musiałbym zastosować drugą pompkę, jeżeli bym to wpiął na przykład równolegle, no, która by odpowiednio tam działała. Natomiast ja wykorzystuję pompkę, która jest tylko i wyłącznie w pompie ciepła. Wprawdzie ona chodzi non-stop, no ale nie jest to dla mnie jakimś tam problemem, bo bierze i ona, to jest pompka na prąd stały DC, bierze minimalną ilość prądu, więc nie jest to dla mnie kłopotem. Po co ja to wszystko, że tak powiem, zrobiłem? Zrobiłem to dlatego, że obecnie no mam fotowoltaikę i do tej pory, żeby uciec z nadwyżką, uruchamiałem grzejniki olejowe. No zamiast używać tych grzejników olejowych, wyłączone zostało to wszystko, no i zastosowana właśnie tego typu pompa. O, w tym momencie, nie wiem czy słyszycie czy nie, ale ta pompa jest dokładnie za tą ścianą. No i no słychać tylko praktycznie szum wody tutaj. Nie słychać jak ona, o teraz może troszeczkę słychać jak chodzi, natomiast szumi woda, działa ona dość cicho. Zdaję sobie sprawę, że ta moja pompa nie ma gwarancji, nie ma przeglądów, nie ma nie wiadomo czego, no ale uwierzcie mi, za tą kwotę pompę 11-kilowatową na czynnik R290, no w Polsce by trzeba było dać minimum, myślę, z dwie dychy, gdzie ja za wszystko, łącznie z tym buforem, który kosztował 4000 zł, plus tutaj dawałem na przykład filtr. Tu mam filtr nieczystości, separator, że tak powiem. Tu mam znowu założony filtr, separator powietrza i za te wszystkie elementy zapłaciłem, czyli całą hydraulikę, te rury, to, bo tutaj ja poszedłem w miedź, plus ten bufor, plus jak widać naczynie przeponowe, wszystko to zamknąłem mniej więcej kwotą 8000 zł. Więc policzcie sobie koszt pompy plus koszt tych wszystkich elementów. No to tak jak wspomniałem, pompę kosztowała mnie około tam $2600 z przesyłką pod drzwi, bez cła, bez podatków, bo to wszystko, mówię, było po stronie sprzedającego, plus 8000 zł mniej więcej, czy 7, no powiedzmy 7,5, plus ta, powiedzmy, 500 dałem znajomemu za robotę. No i suma summarum, powiem wam, że wyszło to bardzo, można powiedzieć, rewelacyjnie. No i cóż wam mogę jeszcze powiedzieć? Chwila, zaraz się przełączę gdzie indziej. Tutaj u mnie już widzieliście Victrony, natomiast pompę wpiąłem tutaj na osobnym podliczniku, tylko po to, abym widział jej konkretne zużycia. Pompa jest podpięta przed tym głównym licznikiem, który wchodzi do domu. Znaczy ona jest, żebym widział po prostu osobne, natomiast chodzi o to, żeby Victrony dodatkowo nie obciążać. Tak wygląda sterownik do niej. Jest to bardzo prosty sterownik. Tutaj nie ma nic szczególnego. No w tym momencie, powiedzmy, ona działa. Tyle, że tak powiem, pcha w grzejniki. Znaczy, przepraszam, tyle powraca do niej, tyle jest pchane w grzejniki. Ja ustawiłem to na krzywej grzewczej, która jest pogodowa, bo myślę, że to jest najłatwiej, najprościej. Tutaj mamy dodatkowe jakieś tam funkcje, łącznie z chłodzeniem. Ja wyłączyłem sztucznie, jeszcze ma możliwość podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Tak jak wspomniałem, nie używam tego. Natomiast tutaj, no co jest jakiś tam status, jest to menu, powiedzmy, takie dość ubogie, no ale jakieś wszystkie podstawowe parametry tutaj widać. Widać na przykład, kiedy pompa się uruchamiała, jaką wodę miała. Natomiast tutaj ile razy się uruchomiła. No i na przykład w ostatnich 24 godzinach uruchomiła się 3, 4, 5, 6, 7, no teraz 8 razy. 8 razy się uruchamia na
na dobę. No to myślę, że to jest bardzo dobry wynik. Natomiast parametry, oj, przepraszam, nie tutaj. Tu są parametry, obecnie są w języku angielskim, natomiast powiedziano mi, że o tu, jest polski, ale nie można go wybrać. Powiedziano mi, że za niedługo ma być to zaktualizowane. Pompa, którą ja używam, jest w Polsce sprowadzana i uruchamiana od kilku producentów to ma. Tylko nakleja swoje naklejki, chociaż oni głównie bazują na czynniku tym innym, nie na R290, tylko tym 32. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to popatrzcie. W tym momencie tutaj mam z boku jeszcze stary sterownik położony tylko po to, żeby zbadać, czy on dobrze pokazuje. No to 22 stopnie, czyli dość, można powiedzieć, rewelacyjnie. Zaraz Wam pokażę dalsze dane. Pompę ciepła, którą ja kupiłem, zdecydowałem się na nią ze względu na to, że przede wszystkim mogłem kupić pojedynczą sztukę. Oprócz tego, co jeszcze? No tutaj na przykład, o, to tam, to jest mniej więcej mój model. Tu mamy jakiś ten schemat podłączenia. Ja to zrobiłem dokładnie według tego schematu. Co to znaczy? Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj mamy jakieś tam możliwość podłączenia, że przez Wi-Fi, że coś tam i tak dalej. Model, który ja wziąłem, no to był 11-kilowatowy. Dlaczego? Dlatego, że według tego ciepła właściwego, tej strony internetowej, mogłem wziąć i przy największych mrozach potrzebować około 13 kW. Uznałem, że troszeczkę mniej wezmę, czyli 11, a nie będę rezygnował z mojego obecnego źródła, czyli z gazu, który będzie się docelowo tam raz na jakiś czas włączał. Tak jak widzicie, cena, no to tutaj jest jakaś od 1800 dolarów, z tym, że to wszystko zależy od, gdzie to możecie odebrać, na przykład możecie odebrać w porcie, bądź na przykład też zależy, ile sztuk, ewentualnie jakiej mocy. I teraz tak, według tego producenta, no to tutaj mamy ten cały model, który mnie interesował. Natomiast co? Jest tu Panasonica kompresor. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, tutaj mamy właśnie ten schemat, który ja zastosowałem. Czyli prosto z pompy w moim przypadku idzie tylko i wyłącznie na grzejniki. Nie stosuję nic poza tym, natomiast mam oczywiście ten bypass. Jeżeli bym zakręcił wszystkie grzejniki, no to przez ten bypass wejdzie sobie woda do bufora. Z tą różnicą, że ja tutaj mam jeszcze wpięty piec gazowy, którym steruje pompa. To znaczy, jeżeli jest potrzeba, pompa załącza go i, że tak powiem, dalej się to nic nie zmienia. Z tą różnicą też, że mogę całkowicie pompę wyłączyć, uruchomić piec gazowy i całkowicie będzie to sobie samo działało. Cóż jeszcze? No tutaj według tych parametrów pisze, że do 75 stopni da podgrzać radę, do minus 25 działa. Powiem Wam, że ja w to wszystko nie wierzę, aż tak bardzo nie będę tego potrzebował. No ale te. Natomiast co? Tutaj jest oczywiście ta aplikacja, to działa przez tuję. Jak ktoś to działa, no to wie, o co chodzi. Bardzo fajnie to działa, no dokładnie tak jak tutaj widać. Widać tak samo, że temperaturę zewnętrzną, temperaturę zasilania, temperaturę odbioru. No tam certyfikaty. Tutaj jest jakiś schemat, że można to podpiąć jeszcze przez port RS485. Ja tego jeszcze nie robiłem. No póki co, jak mój sterownik łączy się z Wi-Fi i to działa, to nie miałem takiej potrzeby. Tu są parametry, które właśnie to jest moja pompa, to jest dokładnie ta. Natomiast to jest właśnie ta 11-kilowatowa. Jest też, mówiłem, 8-ka. To są oczywiście większe jeszcze i na 3 fazy, no ale widzę po sobie, że pomimo mojego domu, no to nie ma potrzeby, żeby to wziąć i żeby była większa, przynajmniej na chwilę obecną. No zobaczymy, jak to będzie. Mój dom jest ocieplony obecnie 15 cm. Na górze mam normalne pomieszczenia, bo to jest zwykły stary kwadraciak dom i jeszcze mam na strychu
położone około tam 16 cm styropianu. Cóż jeszcze? Dlaczego wziąłem z tej firmy, a nie z innej? Przede wszystkim zależało mi na czynniku R290. Nie ma tego za dużo obecnie na rynku. Jest trochę tych firm, znaczy mówię konkretnie w Chinach, jest trochę firm, co to robi, natomiast większość jednak opiera się na tym czynniku 32. Dlaczego? Podejrzewam, że, znaczy w ogóle myślałem, że jak przyjedzie to do Polski, będę zmuszony to gdzieś zarejestrować lub mieć jakieś tam z tego tytułu kłopoty, więc dlatego wolałem R290, bo to jest zwykły propan, więc na niego nie ma Unia żadnych rejestracji ani czegoś, przynajmniej w tej ilości, która jest obecnie użyta w tej jednostce. Dlaczego się też zdecydowałem na tą pompę? Dlatego, że jeżeli by coś się stało, tak jak wspomniałem, jest kilka firm, nie będę mówił jakich, które w Polsce to biorą i sprzedają pod swoją marką. Różnią się one tylko i wyłącznie na przykład sterownikiem, bądź tym, że nie mają tutaj w środku zamontowanej własnej pompki, tylko trzeba swoją pompkę montować, albo mają troszeczkę inną logikę do tych pomp. Także powiem Wam szczerze, zamontowałem to. Chodzi póki co, no powiedzmy, prawie 2 tygodnie. I jeszcze co Wam mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi o zużycie na tym moim podliczniku, tak jak widzicie, obecnie zużyła 195 kW. Ile to jest? Już Wam pokazuję. W pierwszy dzień wyjątkowo zużyła 24 kW. Jeżeli policzymy 190, nawet 6 kW, minus 24, które były na pierwszy dzień, dzielone przez obecnie 11 dni, no to mamy 15,6. Dużo, mało? Nie wiem. Ja mam kawałek tego domu, no to tak to wygląda. Ale policzmy całość, to znaczy mamy obecnie 196 kW dzielone na 12 dni, no to wychodzi po 16,33 kW dziennie. Mogę Wam jeszcze pokazać, co jeszcze. Na portalu tym wiktronowskim, o, coś się przymulił, zaraz Wam pokażę, mamy coś takiego jak właśnie zaawansowane. I poszukajmy pompa. Stryk. O, tutaj widzicie, jak się ona mi uruchamia. Czyli to jest mniej więcej odwzorowanie tego, co tam sterownik pokazywał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, no obecnie 9 razy w ciągu dnia. Z tym, że ona tutaj w ostatnim dniu działa tak, działa przez chwilę i się wyłącza. Gdy zmienię ustawienie czasu, że to będzie nie 24 godziny, tylko powiedzmy ostatnie, no nie wiem, 2 dni, zaraz Wam pokażę. Cyk. O, popatrzcie. Tutaj na przykład chodziła ona w ten sposób, że działała z pełną mocą, a że to jest pompa inwerterowa. Potem się przetaktowała i tutaj powolutku chodziła. Natomiast tutaj widać bardzo dobrze, jak było mróz jakiś taki większy. Tutaj się pochodziła chwilę, a potem sobie brała kilowat, powiedzmy ten kilowat 100, coś takiego. Potem się wyłączyła, no i tak dalej, i tak dalej. Więc widać, że ta pompa no nie zużywa tam niesamowitych ilości prądu, przynajmniej u mnie na chwilę obecną. Nie wiem, jak to będzie, jak będzie na przykład inna temperatura. Cóż jeszcze Wam mogę powiedzieć? Przez to, że ja mam same grzejniki, nie mam żadnych podłogówek. Tutaj ten parametr mój jest, który puszczam na nie, no to na grzejniki to jest około tam 30 paru stopni. A zrobiłem sobie taki wykres, zaraz Wam pokażę. O, już pokazuję, bo ta pompa może ma takie sterowanie mało czytelne, ona ma tutaj się ustawia parametr jedny, parametr drugi, to jest nachylenie krzywej grzewczej, a to jest parametr tak jakby podnoszenia od tej krzywej. Tutaj mamy obecną temperaturę, no to powiedzmy, jak damy na jeden stopień,
to mi tu liczy, że na przykład średnia ta temperatura ma być jakieś 29 stopni. Gdy tam damy minus 5 stopni, no to widać, że się ona podnosi. Tutaj jest delta obecnie ustawiona na 5 stopni, więc załącza się ona gdzieś przy 29, wyłącza mniej więcej tak. To jest tak mniej więcej, bo to nie do końca tą logikę znam, no ale tutaj mam mniej więcej ten mój wykres w zależności od ilości, od temperatury zewnętrznej. No na przykład, jeżeli tutaj mamy obecnie temperaturę 0 stopni, no to przy 0 stopniach, tak jak widać, ona tutaj podaje 29,2, czyli teoretycznie jakbym tutaj sobie wpisał 0, no to dokładnie mamy ten wynik, który ona sobie jakoś tam wylicza. Jeszcze jestem w fazie testowania, nie mówię, że to jest dobrze, czy to jest źle, może będę musiał coś zmienić, na pewno już w dół raczej z tymi parametrami nie zejdę, możliwe, że coś podniosę do góry. Obecnie, no to mówię, temperatura się utrzymuje w jakiejś tam kwocie, jest to w miarę, że tak powiem, komfortowe w domu. Tak jak wspomniałem, ktoś powie, że może, bo nie mam gwarancji, albo nie mam zwrotu jakiegoś, czy te, no może i prawda, że nie mam, no ale policzcie sobie, jakbyście nie chcieli, to ja wolę nawet zamówić taką część, jeszcze raz powiedzmy z Chin, albo z, nie wiem, od dystrybutora, który bierze podobne pompy co ja i od nich po prostu to kupić. Ja, tak jak wspomniałem, nie odłączyłem się od moich, że tak powiem, nie odłączyłem się od mojego źródła ciepła drugiego. W każdym momencie mogę ją wyłączyć, mogę używać dalej gazu, tak jak obecnie. Więc uważam to za dobrą inwestycję. No a liczę to nawet w ten sposób, bo tam piszą COP 4, 5, 15. Mnie to tam nie interesuje. Liczę to tylko w ten sposób, że jeżeli mój grzejnik olejowy brał 1 kW prądu, to ta pompa z 1 kW zrobi 2 kW. No i prosta sprawa. Zamiast zużyć 3000 kW na grzejniki, to zużyje 3000 na pompę, więc ona mi da 6000 kW ciepła w domu. Więc myślę, że to tylko po to to robię. Uważam, że to weźmie i, że tak powiem, zda swój egzamin. Natomiast faktycznie no, są firmy, każdy ma swoją jakąś technologię, na przykład które mają lepsze defrosty, łatwiejsze zarządzanie, jakieś inne obsługi. No ja Wam powiem, że tutaj akuratnie może ten sterownik jest bardziej ubogi, może jakoś to nie działa cudownie, ale po prostu robi swoją robotę. No i tyle. Jak widzicie, ekran tam mam kolorowy. Te parametry może też są dość dobrze opisane. Posłużyłem się zarówno tą instrukcją oryginalną, angielską, jak i też, tak jak wspomniałem, niektórzy polscy producenci, znaczy producenci, importerzy mają bardzo podobne instrukcje, więc te parametry na tej pompie są podobne. Widziałem pompy innych firm, byłem nimi nawet zainteresowany, ale powiem Wam szczerze, kurczę, tam na przykład niektórzy potrzebowali, żeby wziąć i kupić kilka sztuk. No a ja nie potrzebuję do niczego, kupiłem tylko jedną sztukę, więc tego. Pytacie, możecie się zapytać, jak to wyglądało z transportem. No, płynął statkiem, dostałem numer tego listu przewozowego. Zeszło to Wam, powiem, że w ciągu niecałych 2 miesięcy, powiedzmy 1,5 miesiąca. Samo płynięcie statkiem zeszło z miesiąc, ale potem to trafiło gdzieś do jakiegoś portu. Ktoś to musiał przeładować, przywieźć do Polski, z Polski potem tutaj. No i co? No i trafiło do mnie pod drzwi. Jako, że to jest monoblok, ja zamontowałem to, tak jak widzieliście, na tych takich gumowych, żeby to nie przechodziło. W domu jej prawie nie słychać. Jak jest cichusieńko, w sensie takim, że nawet radio nie działa, to jak się wsłucham, to na tych wyższych obrotach, jak ona jest, to ją słychać. Natomiast, znaczy słychać, no tam mruczyć gdzieś z tyłu. Natomiast wystarczy, że nie wiem, pada deszcz lub tu mam niedaleko ode mnie lotnisko, no to te samoloty w zupełności ją zagłuszają. Gdy ona schodzi na te niższe parametry,
to nie idzie jej, że tak powiem, usłyszeć. Cóż jeszcze? No, na chwilę obecną to tyle. Jak będziecie zainteresowani, to wam coś powiem. Natomiast, tak jak wspomniałem, tańszą rozwiązaniem na pewno znacznie jest na ten czynnik nie 290, tylko na 32. No i tak też wspomniałem, ja wziąłem tą pompę, no może zbędnie, no ale wziąłem ją 11-kilowatową. Zbiornik mam 300 litrów. Ten 300-litrowy zbiornik policzyłem to w ten sposób, że gdzieś doszedłem do takich opracowań, że już wam pokazuję kalkulator. Doszedłem do takich opracowań, że jak ma się podłogówkę i jest pompa inwerterowa, no to wystarczy 10 litrów na kilowat pompy. Czyli w moim przypadku 10 razy 11 kilowat to jest 110 litrów. Ale jeżeli są grzejniki, no to niektórzy podają coś takiego, żeby być bezpiecznym, 25 litrów na kilowat. Razy 11, no to mamy 275. Dodatkowo ja mam tutaj jeszcze troszeczkę tej wody w tych grzejnikach, więc ten 300 uznałem, że będzie dobry. No ale tu efekt tego jest taki, że ona, jak widzicie, uruchamia mi się raptem tam 8-10 razy w ciągu dnia, czy tam nawet mniej czasami. No pod tym względem jest to, myślę, dla niej korzystne. No i co, jak macie jakieś pytania, to gdzieś tam pytajcie się i jakoś weźmiemy. Będę wam próbował odpowiedzieć. Trzymajcie się, hej. Niektórzy przerabiają klimatyzatory na pompy ciepła. Wychodzi to cenowo bardzo podobnie do tej, a tu jest gotowa pompa z logiką, z wymiennikami. Nie muszę się niczym zajmować, po prostu działa. Natomiast jak ja mam kupić klimatyzator za 5000 czy za 6, dołożyć do tego 2000, żeby mi to działało, a czasami ten wymiennik szlak weźmie, to ja mam to w nosie. Tu mam gotowy produkt działający, z logiką, w pełni do tego przystosowany. I to wszystko.